Krzysztof Konkolewski. Historyk, pisarz, publicysta, autor kilkunastu książek, między innymi Co u Pana słychać? To rozmowy ze zbrodniarzami hitlerowskimi. Ostatnio Pan przez prasę jest określany jako ekspert w sprawie pogromu kieleckiego. Udało się Panu wyciągnąć w czasie ostatnich kilku lat, jak się otworzyły na chwilę archiwa, dokumenty z pogromem związane. Był Pan w Kielcach w czasie pogromu jako 16-letni chłopak. Proszę najpierw powiedzieć, co to właściwie pogrom kielecki? Akcja militarno-policyjna. Rodzaj takiej ekspedycji wojskowo-policyjnej, jakie były stosowane wobec Ukraińców. Wykonanie, przygotowanie, propaganda, wszystko przygotowane przez władze tajnej policji komunistycznej, politycznej NKWD i UB. 4 lipca roku 46. Tak. To już rządzili komuniści w Polsce oczywiście. Mało rządzili. Przemoc sięgała wszędzie. Dosłownie ulice Kielc były kontrolowane całkowicie. 3 ludzi, kiedy się zatrzymywało i zaczęło rozmawiać, to zaraz ich legitymowano. Ale to, co Pan mówi, przeczy takiej obiegowej opinii, że to się grupa Polaków zebrała do kupy, wściekła i zrobiła pogrom na Żydach. Pan powiedział, że to zorganizowana akcja wojskowa. Kto to zrobił w takim razie? To bardzo wiele jednostek brało udział. To całe, można, jak z historii wojen coś takiego, taka pacyfikacja, pewnie dla rozłożenia odpowiedzialności. 2 kompanie KBW, oddział ludowego, później Wojska Polskiego, ówczesnego Wojska Polskiego, szkoła milicyjna, szkoła UB. Mogę jeszcze długo wyliczać. Czyli nie spontaniczny odruch społeczeństwa. W ogóle społeczeństwo nawet nie zostało dopuszczone do tego domu nieszczęśliwego, chociażby dlatego, że ci żołnierze nie mordowali może Żydów z nienawiści, tylko mieli rozkaz. To po prostu pacyfikacja, tak jak pacyfikowali wioski ukraińskie, tak samo pacyfikowali jakiś tam dom. Niech Pan opowie dla tych, którzy nie mają pojęcia głębszego, o co chodzi, ile osób zginęło i co to za dom pacyfikowano. Więc kiedy Żydzi z Rosji zaczęli przyjeżdżać do Polski, częściowo to byli polscy Żydzi, którzy uciekli przed hitlerowcami, do Kielc przybywający Żydzi byli koszarowani w jednym budynku. To po prostu takie małe getto stworzono. To jest ulica Planty w Kielcach, gdzie ten dom stoi dość osamotniony do dziś dnia. Były 2 klatki. Jedna klatka, w której mieszkali funkcjonariusze PPR i UB, Żydzi, a w drugiej Żydzi wierzący, sioniści i kibucnicy, którzy wybierali się do Izraela, do Palestyny ówczesnej, orać ziemię. Pogrom był bardzo wybiórczo zorganizowany. Rzecz jasna, nikt nie poszedł do tej klatki marksistowsko-leninowskiej, gdzie byli funkcjonariusze, tylko uderzono na tę klatkę, gdzie byli ci Żydzi, którzy sposobili się do wyjazdu z Polski. Z tym, że motywem tych uderzających, tych wszystkich morderców był w dużej mierze rabunek. A proszę powiedzieć, czemu w okresie PRL-u w ogóle nie można było mówić o pogromie kieleckim? Dlatego, że była obawa, że znajdzie się ktoś taki jak ja i zacznie to badać. Bo wystarczy powiedzieć jedno słowo. Bo wystarczy powiedzieć, że ani jedna osoba, która zamordowała choćby jednego Żyda na Plantach, nie została postawiona przed sądem, nie została skazana. Wszyscy, którzy zostali w tak zwanym procesie kieleckim w lipcu 1946 roku skazani na śmierć, nie tknęli żadnego Żyda na Plantach. Żaden winny zbrodni nie został do dziś dnia osądzony. Możliwe, że żyją i są wśród nas. Czy ta książka, która właśnie weszła na rynek, Umarły cmentarz, ona zawiera w sobie dowody na to, co Pan mówi? Dowodem nie wprost jest ten wyrok, prawda? Wyrok sądu w Kielcach, który obejmuje tylko ludzi złapanych gapiów,
bo działania służb tajnych rozbijały się na kilka elementów. Przygotowanie pogromu, przeprowadzenie oraz równolegle z pogromem wyłapywanie osób, które można będzie później oskarżyć przed sądem jako winnych. Więc wyłapywano na przykład według projektu, że to będą NZ-owcy. Drugi projekt, kogo należy obciążyć winą? NZ-owcy, drobnomieszczaństwo kieleckie, a więc fryzjer, restaurator i tak dalej. Był projekt też, żeby obciążyć chłopów, którzy byli na targu. Był projekt także, bo to wszystko było otwarte. Na kogo w końcu obciążono? Nieokreślone osoby. No a teraz w świat poszło i tak krąży po świecie, że Polacy dokonali pogromu kieleckiego. I w imieniu Polaków ministrowie typu Rosati przepraszają społeczność żydowską całego świata. Pan Rosati był komunistą, nie wiem kim jest w tej chwili, on powinien w imieniu międzynarodowych komunistów przeprosić Żydów. Dlatego, że na czele tej całej siatki organizacyjnej, która przygotowała pogrom, był wybitny komunista, pułkownik Diomin, który był, przyjechał z Moskwy i kierował przygotowaniami. Tak, ale to komuniści, dlatego że pan Rosati należy do pewnego systemu, prawda, międzynarodowego i on powinien przeprosić za grzechy Polskiej Partii Robotniczej i Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej bolszewików w nawiasie. No ale przeprasza w imieniu Polaków wszystkich. A to ja go nie upoważniałem do tego. Proszę bez pana, porozumienia ze mną. A w tych, którzy dokonywali, wśród tych, którzy dokonywali pogromu, ile było Rosjan, a ilu Polaków? A może nie jeszcze wiem. Jakieś inne narodowości? Znaczy Rosjanie przejęli kierownictwo, to jest pewne. Znaczy cała struktura pogromu została przygotowana jeszcze według zasad pogromowych przygotowanych przez ochranę. Czemu? Czemu miał służyć ten pogrom? Przekonaniu świata zachodniego, że w Polsce jest niezbędna armia radziecka, żeby Polaków urzeczonych nazizmem i hitleryzmem utrzymywać, kontrolować i utrzymywać w posłuszeństwie. Czyli uzasadnienie było takie, że tak jak Amerykanie są potrzebni u Niemców, żeby wyczyścić niemiecki rozum z hitleryzmu, tak w Polsce potrzebna jest sowiecka armia okupacyjna, żeby nas wyleczyć z antysemityzmu. Tak. Czemu tak zwany pogrom kielecki miał miejsce 4 lipca 1946 roku? To ma jakieś znaczenie? Ma. Ogromne. To był bardzo zły dzień 4 lipca dla Rosjan, bo 4 lipca rozpoczynał się właśnie postępowanie dowodowe w sprawie Katynia w Norymberdze. 4 lipca rano. I co? Ten pogrom w Kielcach miał odciągnąć uwagę? Szalenie. Dlaczego? Jeszcze była taka zbieżność, bo to szereg dodatnich cech miał ten 4 lipca. Święto amerykańskie. Wszyscy dyplomaci i dziennikarze akredytowani przy ówczesnym rządzie warszawskim zebrani na święcie w hotelu Polonia, gdzie mieściła się ambasada amerykańska, ambasador Blizzlein, wielce szlachetny człowiek, ich przyjmuje, raptem wchodzi zupełnie jak w teatrze facet, mówi, straszliwy pogrom w Kielcach. Tłum pod kierownictwem księży Andersowców wykonuje tajny wyrok generała Andersa wymordowania wszystkich Żydów. No i od razu sprawa Katynia podwójnie schodzi na drugi plan, bo jeśli Anders wydał rozkaz wymordowania wszystkich Żydów w Polsce, to czy nie było słuszne wymordowanie polskich oficerów w Katyniu? Oczywiście było słuszne. Na zakończenie chciałbym zacytować fragment listu otwartego do pana ministra spraw zagranicznych. Pogrom kielecki na Żydach nie był żadnym przejawem antysemityzmu. Dokonali go nie mściwi Polacy, a komuniści z PPR-u, funkcjonariusze UB, jednostek specjalnych Wojska Polskiego, w tym i Żydzi ubrani w ubowskie i NKWD-owskie mundury. A więc byli tam polityczni poprzednicy panów Kwaśniewskich i Rosatiego. Za siebie proszę przepraszać.